No to jeszcze tu należy zrobić widmia na końcu. I najlepiej. Nie, to ci syn. A to są końca składu. Zgadzaj się. I przejdźmy na drugą stronę. Do telewizora to w sumie to nie widziałem. Sobie włączymy oczywiście dywak mode, nie wiem kiedy mamy odjazd. No, przyspieszymy sobie czas na pewno. Się zapociągnie w jeszczem przyspieszonym tempie. Jest przyspieszenie razy 5. Manewry są robione, ciekawe kiedy trzymamy rozkład. Zanim ja coś będę przyspieszał ten czas, to może ja rzeczywiście zobaczę, o której mamy ten pociąg powrotny, bo to takie... Już chyba z 10 minut tu dobrze stoimy. Zobaczmy. Teraz będzie... ROI 55325. Zobaczymy. 5, 5, 3, 2, 5. No ładuj się. 5, 5, 3, 2, 5. O 11:10. Czyli za 3 minuty. Więc jeszcze sobie przyspieszmy troszkę. Dobra, wystarczy. 231. Proszę się zgłosić do Alakowic. To rzeczywiście jeszcze coś popsuje? Podany przelot. Depaczmont? No takie tajemne sztuczki. Jak widać nie działa to na tyle dobrze, aby ten czas nie przyspieszać. Coś o składu jazdy Jarzyn nie dostał.
Właśnie. Nie mówiłem, że ten debug mode coś nie działa, to coś należy. No właśnie, pociągi się popsuło. To na tym idzie, no skoro się pociągi popsuły, to my teraz będziemy mieli nieco opóźnienia. Nie, no to są jajka naprawdę już. Dobra, przyspieszę tym razem tylko razy dwa czas. Właśnie tak było napisane, że poniżej 20 klatek to coś może nie działać, a miałem 10 podczas tego przyspieszenia, no to... Lecimy na czasie razy 2. Gdzieś te? Teraz to my będziemy opóźnieni. Większe opóźnienia niż to wszystko warto. I to zaraz będzie się działo, przepraszam, to się ten... się zapytam. Tam przelot świeci. To my tu mamy jakiś manewr wykonywać? Serio? To ja nawet nie wiedziałem. Aha, to może to był ten. Będzie no w opisie scenariusza, tego nie pisze. Będziemy pociągi i tylko jest, że nic nie było napisane, no cóż. Maszyna ma swój multiplayer. Jest, istnieje taka możliwość grania na multiplayerze w maszyna. Dobrze, no to to skoro... Tak się chce mnie bawić, że to jest manewr. Dołączmy prawo manewrowe i ruszamy. Ciekawe, że najlepiej będzie, niż był będą ten. Kazali obloc lodu robić elfem, to znaczy impulsem. No, ale to ja niż zacznę i ciekawe. Zobaczmy, może mi każą po prostu przejechać na inny tor, gdzie otrzymam los pojazd. Żeby nie było, ja potem cofnę sobie czasu. Nie chcę być opóźniony tyle przez coś, przez to nie było napisane ani w opisie, ani... Tak właściwie...
Wszystkie wnikły, wpłynęły z mojego życia debakmowne, bo czas mojej nieuwagi i tego, że nie zauważyłem pewnej rzeczy. Dobrze, tutaj zostawmy światło manewrowe. A teraz najprawdopodobniej w tą stronę też będziemy wykonywać manewr. Wydaje mi tego mówiła moja logika, że tak będzie. Chodzę manewrowe. No i teraz jakiś Intercity sobie tam wjeżdża, no to super. No to miał ten manewr tu wykonywać. Nie rozumiem. Cóż panie, co teraz się takiego ciekawego wydarzy? Który peron miałbym w takim razie wjechać, jak już... Dobra, teraz użyjmy tego typu młode, jestem ciekawy pewnej rzeczy. Proszę o swój czas razy dwa. Teraz jestem powyżej tego, co było wymagane do używania debugera. Dobrze, więc mamy przelot. Znaczy przelot mamy, no manewr, nie przelot. Powód tych problemów, które tam się zrobiły z tamtym zatorem, że nie, to po prostu jakieś takie dziwne manewry do wykonania, a nie to. Dobrze, więc skoro już tutaj wjechaliśmy, to... No już sobie debug mode nie będzie raczej potrzebny. Tylko bym chciał sobie zmienić... Alakowice do 5213, co z wjazdem? Wjazd podany. A to jest scenario. Już widzicie, mamy 11.10. No podane, podane i wyjaśni świeci. Takie czarne było. Dobra, i teraz trochę jeszcze tego debuga pomęczymy i... Przestaniliśmy to 10 minut, a minęło 20, no chociaż było ciekawie. Thank you.
553 za 5 gotów. Dobrze, jesteśmy gotowi. Jeszcze raz się cofniemy do 11.10. I wykonamy dalszą część jazdy. A, po drzwi. I tak. I tak. Wracamy do tematu multiplayera. Multiplayer istnieje, jest coś takiego w maszynie. Nie wiem jeszcze do końca jak funkcjonuje, bo nie wiem z kim tego dokładnie sprawdzić. Ale wiem, że tak jest. I wiem, że się w nim mniej więcej posługiwać. I nie podobają mi się te zapowiedzi, które są pomiędzy, naprawdę ciekawie wykonane. Jak to będzie prędkość 120 km na godzinę, a następnie 160. Aktualnie byłoby już koniec naszej klasy. O, to jest pytanie, jak długo biorą maszynę? W sumie tyle czasu, co się pojawiają na pewno odcinki na YouTube z maszyny. Obstawiam, czyli nie wiem, na pewno od 4 lat. Na pewno 4 lat grałem maszynę, a grałem w nią, uwierz mi, nawet z 10 lat temu. Ja cieszę, jedyne co potrafiłem to uruchomić sobie EN57. Jeździć sobie nawet jeszcze nie wiedząc dokładnie jak się to robi. To były czasy, pamiętam. No po samochodzie, no. A co no, mogłem hamowanie nagle zapuścić, ale co by to dało, jak i tak bym zdążył dźwignię przesunąć i tak bym kasację zrobił. Bez sensu to było tylko. Ocianowice. O, witam kolejną osobę na transmisji pana Nightbota. Witam serdecznie, najlepszy moderator. O mnie. Ceni moderatorów się ceni, też samo się ceni wszystkich subskrybentów tego kanału, więc zachęcam cię do zasubskrybowania tego kanału. Kliknij ten czerwony klawisz, tak aby stał się szary, oraz zostawienia dzwoneczka, tak jak było pokazane przed chwilą. Oczywiście łapki w górę pod odcinkiem oraz pod transmisją, mile widziane. No, był kiedyś licznik łapek góry, ale nie wiem, popsuli i nie działa. No. Nie moja wina, że nie działa. Oczywiście wszyscy, którzy zostawią subskrypcję na transmisji na żywo, zostaną wyświetleni w prawym rogu. Oraz będą się pokazywać w spisie ostatnich subskrybentów, jak Mac Czerwiński i pan Kaktus. Ejdzie za szybko tym pomal włączy.
Teraz lepiej. Zdecydowanie lepiej. Fajnie się jeździ takim Bolsem 160 też cały czas. Kiedyś muszę nagrać odcinek, jak będziemy jechać po scenerii prawinowo jako pośpiesznym Bolsem. I tam się jedzie przez dłuższy okres czasu. 160, a nie tylko na chwilę. Zbliżamy się, masz pan rację. Te odhamowywania właśnie, one są charakterystyczne w tych impulsach. Głosy tego odpowietrzenia przy ostrzejszym hamowaniu wyższych prędkości. Kiedy nie tylko elektryczne hamulce, ale i pneumatyczne funkcjonują. I naraz to w tej sekundzie przejścia, aby pociąg hamował. Taką samą siłą przez cały czas. A zawsze dojeżdżałem do stacji i tak odpuszczam, żeby do hamowania było. Co takiego? Co? Jak to nie działa? Jak to nie działa?